Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska, rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Zapraszam. Senat zajmie się dziś ustawą wprowadzającą program 500+. Wczoraj uchwalił ją Sejm. Dzięki ustawie polskie rodziny otrzymają 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Te mniej zamożne będą mogły liczyć na pomoc już na pierwsze. To jest dzień, w którym możemy wreszcie powiedzieć, że Polska dołącza do tych wszystkich państw, które wiedzą, że mądra polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu. W dyskusji nad projektem opozycja zarzucała rządowi kłamstwo wyborcze. Wy kłamaliście, oszukaliście w kampanii wyborczej, mówiąc o 500 zł na każde dziecko. Miał być program prodemograficzny, mamy program socjalny, który w dodatku dzieli dzieci. Dyskryminacja polskich dzieci to się działa wtedy, kiedy przez lata pozwalano na to, żeby polskie dzieci cierpiały nędzę. Podkreślała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Na oskarżenia opozycji odpowiedziała też premier Beata Szydło. Ja wam wybaczę i możecie mnie nazywać kłamczuchą, możecie mnie nazywać oszustką, ale ja wiem doskonale, moi drodzy, że to jest wyraz waszej bezradności i strachu. Rządowy program budzi wielkie nadzieje w polskim społeczeństwie, podkreśla socjolog Mirosław Boruta. To jest pomoc dla tych, którzy mają już dzieci, dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, ale tak naprawdę to pod względem ekonomicznym są najsłabsi. To jest najpiękniejsze, co nam się mogło przytrafić. Jako socjolog rodziny nie mam innego komentarza. Program będzie konkretną pomocą dla rodzin, szczególnie dla matek, wskazuje pedagog Zofia Ptasznik. Uważam, że miejsce matki wtedy, kiedy są małe dzieci, powinno być przy dzieciach, więc jeżeli byłyby pieniądze, będą pieniądze, to jest to szansa do spełnienia takich oczekiwań. Natomiast te, które chcą pracować, będzie im łatwiej zapewnić opiekę niani, przedszkola, prywatnego przedszkola. Rząd chce, by program wystartował jak najszybciej. Pierwsze wypłaty mają ruszyć już w kwietniu. Będą je obsługiwać samorządy. Podatek za handel w sobotę, taki jak w dni powszednie. Zmiana definicji franczyzy, a także zwiększenie kwoty wolnej od podatku w przypadku wprowadzenia liniowej stawki. Takie zmiany zapadły po spotkaniu ministra Henryka Kowalczyka z przedstawicielami polskiego handlu w sprawie podatku od marketów. Po programie Rodzina 500+, przyszedł czas na zajęcie się kolejnym sztandarowym projektem Prawa i Sprawiedliwości – tym razem podatkiem od marketów. Propozycja Ministerstwa Finansów wzbudziła wiele kontrowersji, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i opozycji. Strona rządowa postanowiła spotkać się z przedstawicielami handlu i rozwiać wszelkie obawy. Rozmowy okazały się być bardzo konstruktywne. Wczoraj o tych zmianach mówił w Polskim Punkcie Widzenia w telewizji Trwam minister Henryk Kowalczyk. Minister wskazał, że udało się m.in. uzgodnić zapis o franczyzie, tak aby znak nie był sposobem na powiązanie całej sieci sklepów w jeden podmiot gospodarczy i z tego miałby być liczony podatek. Będzie modyfikacja tego zapisu, czyli trochę przedefiniowanie tej sieci franczyzowej na zasadzie takiej, że owszem, znak towarowy będzie takim znakiem łączącym, ale nie tylko, jak sam znak towarowy to jeszcze nie łączy w sieć. Dopiero trzeba, żeby były powiązania kapitałowe, żeby ten duży właściciel był współwłaścicielem tych małych sklepów. Na warsztacie ministerialnym jest również tak zwany podatek weekendowy. Zmieni się sobota, to znaczy sobotę wyrzucamy z tej specjalnej stawki, czyli sobota będzie traktowana jak każdy roboczy dzień tygodnia. Natomiast co do niedzieli, to tutaj zachowujemy ostrożność i pole do negocjacji, bo nawet i znaczna część właścicieli naszych sklepów uznaje, że dlaczegoż nie, niedziela może być opodatkowana wyżej. Może to nawet zniechęcać niektórych do zakupów czy do zamykania. Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości o opodatkowaniu hipermarketów ma być gotowy w ciągu tygodnia. Rząd będzie go chciał wprowadzić jeszcze przed kwietniem tego roku, kiedy ma wejść w życie ustawa 500+. Nowa opłata ma być jednym ze źródeł finansowania pomocy dla rodzin. Jest przełom w sprawie obecności w Polsce wojsk NATO, podkreśla minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jedna z decyzji, jaka zapadła podczas spotkania ministrów obrony krajów sojuszu w Brukseli.
Ministrowie obrony państw NATO zgodzili się na wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance. Ważne zdanie w założeniach przyjętego dokumentu to fakt, że wojska NATO na wschodniej flance będą zdolne do reakcji na każde naruszenie integralności terytorialnej każdego z członków NATO, podkreśla minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Siły paktu będą w Polsce skoncentrowane głównie na północnym wschodzie. NATO decyduje się przesunąć znaczne siły na flankę wschodnią, tak żeby przesmyk suwalski, ten główny grożący inwazją rosyjską obszar został rzeczywiście wzmocniony i zabezpieczony. Można mieć pewność, że flanka wschodnia zarówno w państwach bałtyckich, jak i na terenie Polski, jak i na terenie Bułgarii będzie skutecznie chroniona przez wojska Stanów Zjednoczonych i wojska NATO. Obecność na wschodniej flance będzie rotacyjna i uzupełniana przez program ćwiczeń, także będzie wspierana przez konieczną infrastrukturę, aby ułatwić szybkie przemieszczanie sprzętu i wojska w razie potrzeby. Na wiosnę planiści sojuszu mają przedstawić konkretne propozycje dotyczące tego, jakie i jak liczne siły mają być zaangażowane we wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Szefowie resortów obrony rozmawiali też o walce z dżihadystami. Jak mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, Polska będzie współuczestniczyć w działaniach przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Polska rzeczywiście przystąpiła do koalicji, która odpowiada na straszliwe, barbarzyńskie działania terrorystyczne organizacji, która się nazywa państwem islamskim. Nasz udział nie będzie przekraczał roli misji szkoleniowej dla milicji chrześcijańskiej broniącej chrześcijan na Środkowym Wschodzie i na misjach rozpoznawczych, zwiadowczych naszych wydzielonych samolotów, które będą dostarczały informacji. Nie będziemy, jak to się mówi w języku natowskim, brali udział w działaniach kinetycznych, czyli bezpośrednich starciach, a jedynie wspierali informacyjnie, szkoleniowo oddziały walczące. 50 milionów złotych. Tyle przeznaczono w tym roku na pomoc dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Opozycjoniści cały czas mogą ubiegać się o wsparcie. O sprawie pisze nasz dziennik. Działacze opozycji, aby otrzymać pomoc finansową, muszą się zgłosić do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wpłynęło już tam 965 wniosków potwierdzających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Decyzji wydano 635, z czego 7 negatywnych. Po uzyskaniu statusu działacze opozycji mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne i pomoc doraźną, a ta z pewnością będzie bardzo potrzebna, ponieważ opozycjoniści bardzo często żyją dziś w skrajnej biedzie. Warto też wspomnieć, że od bieżącego roku kombatanci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Niebawem również Sejm ma rozpocząć pracę nad podniesieniem świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej do wysokości najniższej emerytury. Złe funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykazał przeprowadzony przez nowe władze audyt. Rozrzutność pieniędzy czy niesprawiedliwe wynagrodzenia to tylko niektóre z nieprawidłowości, do jakich tam dochodziło. Niestety, na całej tej sytuacji najbardziej ucierpieli rolnicy. Choć jeszcze nie został upubliczniony, to już wykonano audyt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Został on przekazany na ręce premier Beaty Szydło oraz ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Daniel Obajtek, prezes agencji, wskazuje, że jej głównym celem jest służba, przede wszystkim rolnikom. Ci jednak w ostatnim czasie mieli sporo problemów z otrzymaniem dopłat bezpośrednich. Ale to nie jedyny problem, z którym muszą się obecnie borykać nowe władze. Dlatego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trzeba jak najszybciej zreformować. Mamy w planie połączenie pewnych departamentów, które usprawnią funkcjonowanie agencji. Mamy w planie potanienie funkcjonowania tej agencji. Co jest istotne, proszę Państwa? To jest istotne, że agencja sporo kosztuje. I niestety, można powiedzieć wprost, było duże rozrzucanie pieniążków tej agencji. Problemem pozostają także kwestie wynagrodzenia pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dodaje Daniel Obajtek. Agencja jest stworzona, by służyć wsi, by służyć rolnikowi, by służyć beneficjentom, by zajmować się środkami. Natomiast no, nie szło to w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o system wynagradzania, z którym się nie godzę, z którym się nie zgadzam, to nie może być tak, że w tej agencji człowiek, który pracuje na tym samym stanowisku pracy, 30% mniej zarabia od innego człowieka, który pracuje też na tym samym stanowisku pracy.
Co decydowało? Przynależność Nie wiem, chyba przynależność. Tak, mi się wydaje, że przynależność. Lub ktoś kogoś bardziej lubiał. No tak nie może być. Więcej szczegółów co do funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rządów PO-PSL poznamy wtedy, gdy zostanie upubliczniony audyt. Prezydent Andrzej Duda udaje się dziś do Monachium. Wieczorem spotka się z mieszkającymi tam Polakami. Jutro z kolei będzie uczestniczył w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa odbywa się cyklicznie każdego roku. Wśród poruszanych tematów dominują te dotyczące konfliktów zbrojnych. W tym momencie kluczową kwestią jest na nowo wypracowanie pewnego modus operandi państw natowskich, czyli przede wszystkim tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, w Europie Środkowej. Pamiętamy ten słynny reset, kiedy Obama powiedział, że no, Europa Środkowa już go nie interesuje. Dzisiaj wobec tej zmieniającej się polityki Rosji, coraz bardziej agresywnej, no widać taką korektę. Mówi dr Krzysztof Mazur. Mimo, że na konferencji będzie obecnych wiele ważnych osobistości, zabraknie kilku kluczowych graczy międzynarodowej sceny politycznej. Nieobecność Putina dla mnie jest sygnałem rosnącej izolacji Rosji. To znaczy, zazwyczaj starał się być na tych konferencjach i odgrywał tam ważną rolę. W tym momencie jego obecność nie będzie, go będzie zastępował go minister spraw zagranicznych. Ale nieobecny będzie także prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który w swoim imieniu wysłał sekretarza stanu Johna Kerry'ego. Patrząc z dyplomatycznego punktu widzenia, brak amerykańskiego prezydenta może być jednym z powodów nieobecności Putina. Rosję reprezentował będzie Siergiej Ławrow. Oprócz kwestii militarnych i konfliktów zbrojnych uczestnicy konferencji poruszą tematy cyberbezpieczeństwa oraz problem rozprzestrzeniających się na świecie wirusów i chorób. W Niemczech rozpoczął się proces byłego strażnika w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Były SS-man oskarżony jest o pomocnictwo w zamordowaniu co najmniej 170 tysięcy ludzi. Proces ma potrwać do końca maja. Przed sądem w Detmold w zachodnich Niemczech stanął 94-letni Reinhold Hanik. Z aktu oskarżenia wynika, że mężczyzna wstąpił w 1940 roku na ochotnika do Waffen-SS. Najpierw walczył na froncie, a potem od stycznia 1942 roku służył w obozie Auschwitz. Jako wartownik uczestniczył przy przyjmowaniu transportów i selekcji więźniów. Prokuratura zarzuca Haningowi współudział w akcji mordowania Żydów z Węgier w 1944 roku. Udział w masowych egzekucjach oraz w selekcji nowo przybyłych więźniów, z których część wysłano do komór gazowych, a innych do pracy. Reinhold Hanning przyznał się do służby w KL Auschwitz, ale zaprzecza, by brał udział w zabijaniu więźniów. Z około 8200 SS-manów służących w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz i jego podobozach, niemieckie sądy skazały dotychczas 41 osób. Trwają przygotowania do budowy drugiej nitki gazociągu północnego biegnącego po dnie Bałtyku. Szef Gazpromu Aleksiej Miller zapowiedział, że początek morskiego odcinka Nord Stream 2 będzie zaczynać się w rejonie portu morskiego Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim. Położony 110 km na zachód od Petersburga, port Ust-Ługa jest jednym z największych i najnowocześniejszych portów morskich na Bałtyku. To właśnie w rejonie tego portu będzie zaczynał się gazociąg Nord Stream 2 o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. W rejonie Ust-Ługi zbudowana zostanie także fabryka gazu skroplonego Baltic LNG o mocy 10 milionów ton rocznie. Nord Stream 2 może zwiększyć zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz sprawić, że Ukraina straci znaczenie jako kraj tranzytowy. Ojciec Święty Franciszek uda się dziś z kilkudniową wizytą apostolską do Meksyku. Wcześniej jednak, dzisiaj wieczorem przyleci na Kubę. Na międzynarodowym lotnisku w Hawanie papież spotka się z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem. Będzie im towarzyszył prezydent Kuby Raul Castro. Ojciec Święty Franciszek zatrzyma się w Hawanie podczas swojej podróży apostolskiej do Meksyku. Patriarcha moskiewski całej Rusi w tym czasie będzie przebywał na Kubie w ramach oficjalnej wizyty. Rozmowa według planu ma potrwać około 2 godzin i będzie dotyczyć głównie problemu prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Spotkanie było przygotowywane od dawna. Będzie ono pierwszym w historii od wielkiej schizmy, jaka dokonała się niemal 1000 lat temu w 1054 roku. To wydarzenie ma nadzwyczajne znaczenie, jeśli chodzi o drogę ekumenizmu i dialogu między kościołami chrześcijańskimi. Mówi rzecznik stolicy apostolskiej ojciec Federico Lombardi.
Nie tylko Watykan, ale również Cerkiew podkreśla, że spotkanie jest ważnym etapem we wzajemnych stosunkach i znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli. Pewne jest, że stwarza to nowe horyzonty nadziei dla nas, nie tylko w kategoriach relacji między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, ale również pod względem wartości kulturowych, spotkania, dialogu i pojednania. I mam nadzieję, że zostanie to zrozumiane przez osoby odpowiedzialne za życie publiczne w wielu krajach. Na to liczą także mieszkańcy, jak i turyści Kuby. W tym czasie to spotkanie może być bardzo ważne ze względu na sytuację polityczną z powodu konfrontacji między Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Europą. Myślę, że w tym czasie to może pomóc otworzyć nowe drogi między narodami. Myślimy, że generalnie lepiej, jeżeli kościoły całego świata rozumieją się, niż toczą walkę, także wszelkie kroki, które zmierzają do współpracy, są zawsze dobrą drogą, dużo lepszą niż animozje. Dobrych owoców z tego spotkania spodziewa się także ksiądz profesor Zygmunt Zieliński. Z każdego spotkania, z każdego dialogu może być coś dobrego, ale my jesteśmy w końcu ludźmi wierzącymi w opatrzność Bożą. Spotkanie Ojca Świętego i Cyryla ma zakończyć się podpisaniem wspólnej deklaracji. Z Kuby Ojciec Święty uda się z kilkudniową wizytą apostolską do Meksyku. W wizycie apostolskiej papieża Franciszka widzimy wyraźny przejaw czułości Boga, który dzięki swojej służbie apostolskiej chce zbliżyć się do meksykańskich ludzi, pocieszyć nas w tych trudnych czasach, które mamy z powodu niepewności, nierówności, biedy, korupcji i przemocy. I chce pokazać nam drogę, która jest możliwa dzięki integralnemu rozwojowi, który nie wyklucza nikogo z miłosiernej miłości. Transmisję z pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Meksyku przeprowadzi Telewizja Trwam i Radio Maryja. I to już wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego piątku. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. W naszym programie czas na prognozę pogody. A na początek mapa Europy. Pochmurno i deszczowo zapowiada się dziś przede wszystkim na zachodzie i południu kontynentu. Śnieg prognozowany jest na północnym wschodzie, a także północy. Z kolei przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe w środkowej części kontynentu. Na termometrach 4 stopnie w Warszawie i Berlinie, około 9 w Bukareszcie, do 14-17 na południu Europy. I zmieniamy mapę. W naszym kraju niemal wszędzie niebo będzie zachmurzone. Po południu czeka nas jednak więcej szans na przejaśnienia. Te spodziewane są głównie w południowych regionach. Miejscami niewykluczone opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 2 stopni w Białymstoku, około 4 w Łodzi, do 6 stopni we Wrocławiu. Ciśnienie spada. Barometry wskazały 1007 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Zapraszam na kolejną prognozę pogody. Kilkanaście minut po godzinie 18. Do zobaczenia.